Jesień 1918 roku. Magistrala transsyberyjska. Teraz mi się uda. Ależ pan zręczny. Wypijmy za nasze marzenia. Nawet te niespełnialne? A czy z tego powodu mniej ich pragniemy? Przepraszam. Proszę. Michał Iwanowicz? Anna Wasiliewna? Co za spotkanie. Nie widziałem pani od roku. Co słychać? Siergiej Nikołajewicz jedzie na Daleki Wschód rozbrajać flotę oceaniczną. Siergiej Nikołajewicz? Jest czerwonym komisarzem? Nie mam prawa go osądzać. Takie czasy. Czasy są takie same dla wszystkich. Dokąd pan jedzie? Do Omska. Tam przecież też rządzą Sowieci. Nie, tam jest Kołczak. Nie za granicą? Aleksander Wasiliewicz, nie za granicą. Kiereński go tam wysłał, ale po przewrocie wrócił do Rosji, by walczyć z bolszewikami. Przepraszam, muszę iść. Do widzenia. Przepraszam. Serioża? Co? Kołczak jest w Omsku i zbiera armię. Jeśli to wyrzut, to wiedz, że zgodziłem się współpracować z władzami, bo pozwolili mi wyjechać daleko od tego bezmyślnego bratobójstwa. Do Japonii czy Chin. To wszystko dla ciebie. O nic cię nie obwiniam, ale kocham Aleksandra Wasiliewicza. Teraz powinnam być z nim. Wiem, że to okrutne słowa, ale nigdy nie przestałam go kochać. Zaczekaj. Serioża, Aniu. Pomogę ci. Dziękuję. Oto czasy wojny i rewolucji. Teraz można wszystko. Nie chodzi o czasy. Zasypiałem jako mąż, a obudziłem się sam. Serioża. Rozumiem, że jest ci ciężko, ale musisz być silny. Szybko o mnie zapomnisz. Pozwól, że ja o tym zdecyduję. Syberia, front wschodni, listopad 1918 roku. Przysięgam i klnę się na Boga Wszechmogącego, świętą Ewangelię i życiodajny krzyż
być wiernym i oddanym państwu rosyjskiemu jako swojej ojczyźnie. Obiecuję i przysięgam służyć mu. Z powinności wobec władcy Rosji, nie szczędząc życia, nie zważając na rodzinę, przyjaźń, wrogość i korzyści, a mając na uwadze jedynie odrodzenie i sukces państwa rosyjskiego. Czynię znak krzyża i całuję słowa i krzyż swojego Zbawiciela. Amen. Omsk. Witam. Szuka pani kogoś? Lej, gołąbeczko. Chyba pana. W czym mogę pomóc? To ja chciałabym pomóc. Mój miły, drogi Aleksandrze Wasiliewiczu, zrozumiałam, że dłużej nie mogę czekać. Pamięta pan, jak marzyłam, żeby znaleźć się na pokładzie pańskiego okrętu? Widzieć pana choćby jednym oczkiem i niezauważalnie, nie przeszkadzając, stać obok. Teraz doświadczyłam tego szczęścia. Jestem blisko pana i cieszę się pańskimi zwycięstwami, gdy nasze wojska idą ku Wołdze. Jeśli da Bóg, niedługo wszyscy zobaczymy Moskwę. Wiem, że będzie w tym maleńka cząsteczka moich starań. Gratuluję pomyślnie zakończonej operacji. Dziękuję, ale to nie tylko moja zasługa, a całej armii. Atak podnosi ducha bojowego żołnierzy. Słyszałam od sojuszników, że są gotowi uznać pana i pański rząd za pełnoprawną władzę w Rosji. Nieważne, jakie prawa ustanowimy, i tak nas rozstrzelają, jeśli przegramy wojnę. Moje serce jest pełne dumy z pana i tych, którzy razem z panem walczą o odradzającą się Rosję. Trzeba kontynuować natarcie. Celem jest UFA. Powodzenia, generale Kappel. Z Bogiem. Nie widzieliśmy się już ponad rok. Można? Wasza Ekscelencjo, słucham. Przybył generał Janel. Tyle się zmieniło. Jak się mamy spotkać? Strach pomyśleć. Najbardziej boję się, że moją obecnością postawię pana w niezręcznej sytuacji. Panienko. Francja i Wielka Brytania mianowały pana naczelnym wodzem. Pan dowodzi tutaj. Przynieście gorącej wody. Obcokrajowiec nie może dowodzić rosyjską armią. Dawać następnego. Tutaj. Mam dowodzić czeskimi jeńcami pilnującymi kolei. To ważny obiekt strategiczny. Od dziś jest pan dowódcą sojuszniczych wojsk czechosłowackich.
Dziękuję, admirale. Życzę sukcesów. Wystarczy mi świadomość, że Pan jest na świecie i nie spotkało Pana nic złego. Czasem obserwuję Pana z daleka. Walczę z pokusą, by podejść i porozmawiać. Kocham Pana jeszcze mocniej niż dawniej. Który to już dzień piszę do Pana ten list, choć i tak nigdy go nie wyślę. Wasza Ekscelencjo, witamy chlebem i solą. Gęsi uratowały Rzym, a Pan nasze miasto. Proszę przyjąć. Dobrze, że to nie krowa. Tego się nie spodziewałem. Dziękuję. To prezent. Oficerowie i żołnierze armii rosyjskiej, panie i panowie, zdobyliśmy Perm, Jekaterinburg i Jełabugę. Niedawno generał Kapel zajął Ufę. Ledwie 100 kilometrów dzieli nas od armii Denikina. Czerwoni przerwali front w trzech miejscach. Pierwsza i druga armia rozbite. Po połączeniu ruszymy na Moskwę. Odmaszerować. Jak powiedział apostoł Paweł, przyszłość widzimy jak w zwierciadle. Niewyraźnie, ale są z nami wiara, nadzieja i miłość. A miłość jest z nich najważniejsza. Bóg nam dopomoże. Wyzdrowienie.